Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział swoim uczniom przypowieść. Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. To, co ma swój początek, musi mieć również swój koniec. Wszystko, co stworzone, przemija. Jedynie Bóg jest wieczny. Nie posiada ani początku, ani kresu swojego istnienia. Jest poza czasem i jakąkolwiek przemijalnością. Człowiek jest bytem, w którym spotykają się dwa światy. Z jednej strony znaczymy niewiele więcej niż proch, który jest rozsypany po świecie siłą wiatru. Przemijamy, jak cała ta materia, która nas otacza. Z drugiej jednak strony jest w nas jakiś pierwiastek boski, Jego tchnienie. Ten ożywczy duch sprawia, że nie całkiem przemijamy. Coś z nas pozostaje. Jakaś cząstka dobra, która jest w nas. Czujemy to podświadomie. Pragniemy przecież rzeczy wznioślejszych niż tylko zaspokajanie swoich potrzeb. Jesteśmy zdolni do tworzenia wspaniałych dzieł. Nasze serca tęsknią za Bogiem i w Nim widzimy spełnienie się naszych oczekiwań i pragnień, których nic innego nie jest w stanie zaspokoić. Człowiek jest zatem pomostem pomiędzy przemijalną materią a wieczną chwałą Boga. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą, mówi Jezus w dzisiejszej dobrej nowinie. Cały potężny wszechświat i każdy byt w nim istniejący z osobna powstał dzięki Słowu Bożemu. Jak czytamy w Księdze Rodzaju, Bóg rzekł i stało się. To Słowo, które wychodzi z ust Bożych, stwarza, ożywia i przemienia. Jesteśmy słuchaczami Słowa, ale czy dostrzegamy Jego działanie w naszym życiu? Czy zauważamy, jak moje życie zmienia się pod wpływem czytanego lub słuchanego Słowa Bożego? I wreszcie, czy wierzę w moc Bożego Słowa?